Cześć, witam Cię na kanale Zustonymus. Zustonymus to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, pomagamy im wybierać właściwe formy prawne, pomagamy lepiej zarządzać przepływami finansowymi, a wszystko po to, żeby w trakcie emerytury nie być zależnym od ZUS-u. Dzisiaj temat związany z łączeniem funkcji członka zarządu i pracy na etacie. Bardzo często w początkowej fazie naszych spółek jest tak, że pracujemy gdzieś i wieczorami, popołudniami, w weekendy rozkręcamy nasz biznes. Jeżeli zdecydujemy się na to, żeby to była spółka z o.o., bo to istnieje pytanie, czy ja mogę mieć etat i jednocześnie być na przykład członkiem zarządu spółki z o.o. Prawda jest taka, że co do zasady nie ma żadnych ograniczeń. Tutaj możemy te dwie rzeczy łączyć, jednak warto zwrócić uwagę na kilka tematów. Pierwsze jest takie, że są umowy o pracę, które zabraniają pewnych działalności albo zabraniają działalności konkurencyjnej. W związku z tym, jeżeli Twoja praca na etacie i Twoja spółka robi podobne rzeczy, które mogą być potraktowane jako konkurencja, no to możesz mieć z tego tytułu problemy. Więc najlepiej jest poprosić swojego pracodawcę o pisemną zgodę na to, że Wy taką spółkę rozkręcacie. Są też sytuacje, na przykład w administracji publicznej, gdzie nie można otworzyć spółki działalności bez zgody przełożonego. W związku z tym też mogą być jakieś szczególne zapisy, które zobowiązują cię do tego, aby taką spółkę do swojego pracodawcy zgłosić. Więc jakby tutaj musisz zwrócić uwagę, czy masz takie specyficzne zapisy w swojej umowie spółki, albo czy wykonujesz jakiś zawód, który jest obostrzony takimi przepisami. No i jakby trzecia rzecz, o której warto powiedzieć, bo to członek zarządu również nie może prowadzić działalności konkurencyjnej. W związku z tym, jeżeli pracujesz u pracodawcy, który jest konkurencją dla Twojej spółki, no to łamiesz taką zasadę. I jeżeli chcesz pomimo tego te dwie rzeczy łączyć, to potrzebujesz jakby zgody wspólników na to, że możesz wykonywać pracę na etacie konkurencyjnym, że oni o tym wiedzą, się na to zgadzają. Więc jakby też trzeba to uregulować dokumentami, uchwałą, żeby nie było żadnych wątpliwości, że no nie łamiemy prawa. Ogólna informacja, co do zasady można, pod pewnymi warunkami, żeby sprawdzić zapisy w umowach, to szczególnie chodzi o działalności dla siebie konkurencyjne. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak działa spółka z o.o., co można, czego nie można, jak wyciągać pieniądze bez podwójnego podatku, kiedy zgłosić się na VAT, jak wygląda procedura takiego miesięcznego rozliczenia spółki, z czym trzeba się liczyć, jeżeli chodzi o zwiększoną administrację, czy to jest naprawdę aż tak dużo, to koniecznie polecam Ci nasz kurs Spółka z o.o. Teorii do praktyki, gdzie znajdziesz wszystkie te informacje, mnóstwo nagrań, checklist, wzorów dokumentów, instrukcji, dzięki czemu prowadzenie Twojej spółki na pewno będzie prostsze. A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałaś tego kanału, to koniecznie zrób to w tym momencie. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę i do zobaczenia kolejnym razem.